Cześć. Rozpoczął się mój przedostatni tydzień przygotowań do maratonu. Jestem już znużony bieganiem, no ale trzeba jednak jeszcze pobiegać, jeszcze trochę. Jeszcze tylko 2 tygodnie. Dzisiaj dystans krótki, około 30-40 minut. Pobiegam w tempie maratońskim. No i zostanie mi w tym tygodniu jeszcze jeden bieg, 1,5 godziny, około soboty, niedzieli. I później już ostatni tydzień, czyli totalny wypoczynek. W niedzielę pobiegałem, wyszło tam około 28 km na GPS-ie, tylko że GPS się zgubił. Poprowadził mnie przez środek jeziora. Także jednak przebiegłem tam ponad 30 km. Dlatego pewnie byłem taki zmęczony. O, robi się już całkiem zimno. Ciekawe jak będzie na maratonie. Oby nie za zimno. I jak ma wiać, to w plecy. Chociaż podobno wtedy jest zimniej. Jest już ciemno, zakończyłem swój półgodzinny bieg. Tempo było trochę powyżej maratońskiego, ale nie chciało mi się co chwilę sprawdzać, jakie mam tempo, tym bardziej, że jest ciemno i musiałem włączać podświetlanie. Teraz czas na krótkie, dobre rozciąganie i wypoczynek. Dzisiaj biegam w przepięknej, ale jakże pofałdowanej dolinie rzeki Drwęcy. Do przebiegnięcia mam dystans. Ustaliłem sobie godzinkę biegu. Już spokojniej niż ostatnio. Nie wiem kiedy dobiegłem. W środę chyba. To jeszcze dzisiaj odczuwam zakwasy w dwójkach. Tak więc nie ma co już gazować, trzeba się wyciszać, a przynosi to efekty, ponieważ czuję się lepiej i powoli mam głód biegania. Tak więc wszystko zmierza we właściwym kierunku, a jak będzie, przekonamy się za 8 dni. Biegam od rzeki, teren staje się bardziej płaski. Natomiast pragnę zwrócić waszą uwagę, w środę biegałem, już się ściemniało i zróżnicowany teren z wystającymi korzeniami to nie jest miejsce na biegi nocne. Kończę swój godzinny bieg, jeszcze 20 minut rozciągania, a za 8 dni dzień próby. Do zobaczenia.